Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, dziennikarski Poker. Jest z nami Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych. Witam ponownie, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Wielka inwestycja polsko-norwesko-szwedzko-duńska ruszyła. W różnym stopniu są te państwa zaangażowane w tę inwestycję. Niektóre tylko udzielają zgody, niektóre inwestują, w tym sensie też polsko-włoska, bo tam włoska firma będzie budować Baltic Pipe. Wszystkie zgody zostały wydane już wczoraj. Czy to oznacza, że te inwestycje już się nie da zatrzymać? Bo Baltic Pipe, przypominam, budowaliśmy 20 lat temu i Leszek Miller przeszedł do władzy rok później i zatrzymał wszystko. Czy dzisiaj jest to na takim etapie, że już tego się nie da zatrzymać? Dokładnie tak, przekraczamy czerwoną linię, wchodzimy w etap realizacyjny inwestycji, która ma nam otworzyć możliwość dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego za pośrednictwem korytarza do transportu gazu norweskiego. Z tego kierunku północnego będziemy mogli od 2023 roku importować 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. To jest bardzo istotne, ponieważ 31 grudnia 2022 roku kończy się ten międzyrządowy, bardzo niekorzystny dla Polski kontrakt gazowy z Federacją Rosyjską i zakładam, że już nie będziemy kupować gazu ziemnego z kierunku rosyjskiego. I rzeczywiście jest tak, że inwestycja Baltic Pipe, czyli inwestycja budowy gazociągu łączącego duński i polski system przesyłowy, to jest część oczywiście tego korytarza do transportu gazu norweskiego. Potem jeszcze przesyłane jest to przez terytorium Danii, a potem jest jeszcze połączenie ze złożami w Norwegii gazociągowe. Nie miała szczęścia. Nie miała szczęścia z jednej strony dla postkomunistów, bo rzeczywiście Leszek Miller w 2003 roku wstrzymał budowę Baltic Pipe. W zasadzie brakowało jednego podpisu do tego, aby ta budowa ruszyła po wygranych w 2001 roku przez postkomunistów w wyborach parlamentarnych. Ostateczny czas był w latach 2001-2003, żeby jeszcze były te decyzje, żeby Norwegowie jeszcze chwileczkę poczekali. Niestety Leszek Miller nie potwierdził tej inwestycji i dokładnie tak samo stało się po rządach pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który realizował testament w istocie od 2015 roku świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, który w 2006 roku pokazał, że polskim programem dywersyfikacji są dwa projekty. Z jednej strony budowa gazoportu w Świnoujściu, z drugiej strony właśnie budowa korytarza do transportu gazu norweskiego z kierunku północnego i dopiero zwycięstwo w 2015 roku i zielone światło obozu Zjednoczonej Prawicy premiera Jarosława Kaczyńskiego spowodowało, że dzisiaj po 4 latach rządów Zjednoczonej Prawicy w końcu wchodzimy w etap realizacji tego projektu, a więc rozpoczynamy budowę fizyczną gazociągu Baltic Pipe. To jest znakomita informacja. Już Platforma Obywatelska ani SLD nie są w stanie tego projektu zatrzymać. To jest wielki wyrzut sumienia dla Donalda Tuska, bo chcę przypomnieć, że w 2008 roku to była jedna z pierwszych decyzji Donalda Tuska, aby wstrzymać ten projekt rozpoczęty przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku i wstrzymał budowę Baltic Pipe. Wiem to, ponieważ byłem członkiem Rady Nadzorczej spółki InvestGas, która ten Baltic Pipe miała wbudować do końca 2010 roku. Czy ta rezerwa Norwegów, że tyle lat musieliśmy czekać teraz na ich zgodę, bo to problem był po ich stronie, wynikała z tego, że Polska już 2 razy przy zmianie władzy wstrzymywała się z rozwojem Baltic Pipe. Oni po prostu chcieli się upewnić, kto będzie rządził po wyborach. No przede wszystkim jest tak, że każde państwo, które realizuje projekty infrastrukturalne, no musi mieć pewnego rodzaju stabilny konsensus wewnątrz kraju co do realizacji projektów, które przekraczają jedną kadencję. Niestety jest tak, że wszystkie te projekty, które uderzały w interesy Kremla i uderzały w interesy Rosji, zawsze wstrzymywały politycy albo związani z SLD, postkomuniści, albo Platforma Obywatelska. I wtedy, kiedy jest
jest rząd prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy są realizowane projekty, które służą Polsce, służą przede wszystkim uniezależnieniu się od Federacji Rosyjskiej. I rzeczywiście przez te ostatnie 4 lata, to jest szczególna zasługa pana prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy, który włożył w to wiele wysiłku, aby na poziomie tych relacji międzynarodowych z Królestwem Danii, z Norwegią wspierać Gaz-System i pana ministra Piotra Naimskiego, który odpowiada w rządzie za realizację projektu Baltic Pipe, po to, aby Norwegowie uwierzyli po raz ostatni raz i to skutecznie w to, że Polska rzeczywiście chce ten projekt zrealizować. I na szczęście ten projekt już jest realizowany. Do 2022 roku Baltic Pipe zostanie wybudowany, a od 1 stycznia 2023 roku jestem przekonany, że gaz popłynie do Polski. No, teoretycznie można sobie wyobrazić jeszcze, że w najbliższych miesiącach ten scenariusz przejęcia władzy przez opozycję zostanie zrealizowany i że ktoś zacznie już wstrzymywać wydane zgody. No to taki bardzo katastroficzny scenariusz, ale w przypadku Rosji, w przypadku ich agentury, w przypadku ludzi podlegających i Rosji wpływom, to wszystko jest możliwe, więc dmuchajmy tu na zimne. No, dlatego nasza konsekwentna determinacja w realizacji tego projektu jest oczywista i zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy jest gwarancją tego, że uniezależnimy się od rosyjskiego gazu i docelowo również od ropy naftowej z kierunku wschodniego. To są bardzo ważne projekty, które pokazują, że Polska w końcu stała się liderem regionalnym dla Europy Środkowej, liderem uniezależnienia tej części od rosyjskiego wpływów surowcowych, bo pamiętajmy, że gaz ziemny i ropa naftowa są narzędziami polityki rosyjskiej kontrolowania tego obszaru postsowieckiego. A niestety Niemcy nam w tym nie pomagają, ponieważ Niemcy realizują geopolityczny projekt od 2005 roku. I tu proszę zauważyć, bez względu na to, jaka rządzi koalicja, rozpoczęty ten projekt Nord Stream 1 był przez socjaldemokratów, przez Gerharda Schrödera, jest kontynuowany przez CDU, przez Angelę Merkel. I projekt polega na tym, żeby ominąć Białoruś, ominąć szczególnie Ukrainę, przez którą jest dzisiaj 40% gazu rosyjskiego transportowane do Unii Europejskiej, ponad głowami Europy Środkowej, zbudować 2 magistrale. W tej chwili jest walka o to, żeby zbudować Nord Stream 2 i żeby Niemcy stały się takim hubem, takim miejscem europejskim handlu rosyjskiego gazem. To jest bardzo niebezpieczna polityka, szczególnie dla Niemiec. Niemcy nie wiedzieć czemu uzależniają się dzisiaj od rosyjskiego gazu. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że w perspektywie 5, 10, 15, 20 lat przy jakimkolwiek kryzysie to właśnie Kreml będzie trzymał za gardło Berlin i może w każdej chwili kurek zakręcić. To jest niedobra informacja również dla Polski, bo to będzie oznaczało, że na stałe w sposób strategiczny uzależnieni od rosyjskiego gazu. Niemcy będą takim adwokatem Kremla w Unii Europejskiej. To nie jest dobra informacja. Ja jestem zwolennikiem jednak kursu euroatlantyckiego, sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, sojuszu, który pozwala budować bezpieczeństwo militarne przed agresywnymi działaniami Rosji. A to, jak jest Rosja agresywna, wystarczy tylko zobaczyć na mapę Ukrainy, gdzie duża część terytorium niepodległej Ukrainy jest dzisiaj okupowana przez wojska rosyjskie. Panie ministrze, mamy wywiad, jutro się ukaże w Gazecie Polskiej, z Pawłem Borysem, mówiący o skali pomocy dla polskich przedsiębiorstw, ale też użył takiego określenia, że jest to największy kryzys ekonomiczny od 100 lat. No nie wiem, czy w Polsce, bo dla Polski największym kryzysem to był po prostu komunizm sam w sobie. Nigdy nie był tak źle ekonomicznie jak w czasach komunizmu. Ale rzeczywiście mamy do czynienia z ogromną skalą uderzeń z różnych stron fal kryzysu. Jak sobie radzą polskie przedsiębiorstwa? Czy mamy jakąś wiedzę na temat tego, jak sobie radzą polskie przedsiębiorstwa w tym kryzysie? No i jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie. Z jednej strony oczywiście pani wicepremier Jadwiga Emilewicz, która jest taką twarzą walki z gospodarczymi skutkami koronawirusa i która koordynuje w ramach rządu pracę nad kolejnymi wersjami tarcz antykryzysowych. Kolejnymi dlatego, że w sposób efektywny reagujemy na potrzeby polskich przedsiębiorców, polskiego biznesu, ponieważ Polacy dzisiaj tego, czego najbardziej się boją, to boją się oczywiście
o swoje jutro, o to, czy będą mieć jeszcze pracę. Z drugiej strony oczywiście w Ministerstwie Aktywów Państwowych pan premier Jacek Sasin koordynuje pracę dużych czempionów, dużych firm, na przykład energetycznych, logistycznych, po to, aby stawały się dla polskiego biznesu, dla polskiej gospodarki realnymi partnerami z wychodzenia z tego kryzysu, i to wsparcie między innymi właśnie ze strony PKN Orlen, KGHM, LOT czy PKP jest oczywiście dobrym prognostykiem takiej solidarnej współpracy pomiędzy spółkami Skarbu Państwa a polskim biznesem dotkniętym przez niewidzialnego wroga. Tu nikt nie ma idealnego rozwiązania, wszyscy się uczymy, ale widać, że polskie rozwiązania dzisiaj są bardzo wysoko oceniane w Europie. Polskę podaje się dzisiaj jako dobry, rozsądny przykład mądrej polityki gospodarczej, ale nie mam żadnej wątpliwości, że najlepszym antidotum na koronawirusa jest po prostu ciężka praca wszystkich nas, tak aby starać się szukać najlepszych rozwiązań, ale dzisiaj nie można polskiego biznesu pozostawić samemu sobie, bo nikt nie był w stanie przewidzieć takiego kataklizmu gospodarczego. Ja wierzę w to, że polska gospodarka szybko się z tego podźwignie w ciągu kilkunastu miesięcy i mam nadzieję, że szczepionka na koronawirusa zostanie szybko wynaleziona i wprowadzona, tak żeby już nigdy nas nie demobilizował, nigdy nie uderzał jakby w podstawy naszego bezpieczeństwa i gospodarczego, i społecznego, a przede wszystkim zdrowotnego. Panie ministrze, coś więcej wiem, jaki będzie skala spadku PKB, ile przedsiębiorstw jest zagrożonych, jakie jest czekając bezrobocie. Mamy już dane za marzec, tam nie widać wzrostu bezrobocia i chyba jakieś wstępne szacunki za kwiecień. Co możemy dzisiaj powiedzieć, bo przecież pan dysponuje tymi danymi. Oczywiście jest sytuacja taka, że większość polskich przedsiębiorców, polskiego biznesu korzysta z własnych rezerw, bo na szczęście polscy przedsiębiorcy w dużej części się zabezpieczyli i mają jakieś tam rezerwy, żeby funkcjonować miesiąc, półtora, ale pamiętajmy, że te rezerwy są jednak na wyczerpaniu i że tak naprawdę wyniki dopiero za maj pokażą skalę ewentualnego takiego, można powiedzieć, większego problemu związanego z redukcją zatrudnienia. No są branże, które bardzo mocno cierpiały z dnia na dzień na tym kryzysie ekonomicznym. My to absolutnie razem z panią wicepremier Jadwigą Emilewicz monitorujemy w rządzie na stałe i stąd właśnie te propozycje tarcze antykryzysowe, które mają przeciwdziałać kolejnym społeczno-gospodarczym skutkom. No, jest sytuacja taka, że wszyscy czekamy na takie prawdziwe odmrożenie całej polskiej gospodarki, ale to wszystko uzależnione jest jednak od tej sytuacji epidemiologicznej, od bezpieczeństwa. Pamiętajmy, bezpieczeństwo zdrowotnych Polaków jest na pierwszym miejscu. Panie ministrze, dzisiaj bardzo wielu ludzi boi się po prostu tego, że może nie mieć pracy, że może nie mieć co włożyć do garnka. Ale z drugiej strony niektóre branże radzą sobie całkiem dobrze. I nawet przeżywają pewien mały rozkwit, cała branża e-commerce na przykład. Widać wyraźne przyspieszenie też w rozwoju internetu i w ogóle korzystania z internetu i tych wszystkich urządzeń, choćby sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy. Czy ci, którzy twierdzą, że ten kryzys, tak jak kryzys Lehman Brothers, na dłuższą metę dla Polski jest szansą, mają rację, że Polska może tak naprawdę przejąć niektóre na przykład produkcje z Chin, niektóre towary wytwarzać tutaj, tam kiedy się pozrywały te więzi kooperacyjne, że te małe polskie przedsiębiorstwa najszybciej się dostosują, że my możemy dostać drugi oddech. Czy też mamy takie szacunki? No ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, co promuje Telewizja Republika i środowiska Gazety Polskiej, czyli polskie produkty, inwestowanie każdych zasobów w kupowanie polskich towarów, polskich usług. I z tego oczywiście względu nigdy nie byłem zwolennikiem tego, aby wyprowadzać produkcję na zewnątrz. I myślę, że ten kryzys przede wszystkim pokazał, jak bardzo ważne jest to, aby opierać bezpieczeństwo ekonomiczne i gospodarcze o własne zasoby. Nie patrzeć się na
dalekie Chiny, ale lokować je tutaj w Polsce, w Szczecinie, na Pomorzu, na Podlasiu, na Śląsku. Nie szukać szybkiego, taniego zysku, tylko starać się myśleć właśnie o sytuacjach takich jak dzisiaj, kiedy łańcuchy logistyczne zostały przerwane i z dnia na dzień wiele branż po prostu ucierpiało. I jest rzeczywiście tak, że Polska wyrasta w Europie na jeden z takich najważniejszych ośrodków dotyczących branży IT i warto ten trend kontynuować, ale pamiętajmy, że ze względów również bezpieczeństwa ja nie mam żadnej wątpliwości, że musimy również uwzględnić, że kiedyś będzie również i atak na funkcjonowanie internetu. To jest jednak perspektywa bliska, więc musimy sobie zadawać w strategii bezpieczeństwa pytanie, w jaki sposób będzie funkcjonowało państwo i społeczeństwo, jeżeli internet na określony czas, nie wiem, tydzień, miesiąc, pół roku zostanie odcięty, bo taka możliwość technologiczna oczywiście istnieje. To dzisiaj być może brzmi jak science fiction, ale w scenariuszach strategii bezpieczeństwa takie opcje trzeba uwzględniać. W związku z tym trzeba w sposób roztropny podejść, bo z jednej strony zobaczyliśmy, w jaki sposób funkcjonujemy na przykład na pracy zdalnej. Tutaj na przykład w Ministerstwie Aktywów Państwowych widzieliśmy, jak efektywnie praca zdalna z urzędnikami może funkcjonować w obszarze administracji rządowej, w obszarze administracji państwowej. Z drugiej jednak strony pamiętajmy, że technologiczne uzależnienie no, jednak prowadzi do kolejnych ryzyk. W związku z tym trzeba będzie na nowo przemyśleć te wszystkie zagrożenia, które mogą nas czekać w najbliższych 10-20 latach. Nie ukrywam, że zagrożenie technologiczne jest jednym z poważniejszych, ponieważ państwa, które są wrogo nastawione do demokracji, wrogo nastawione do Unii Europejskiej, wrogo nastawione do Polski, wykorzystają wszelkie możliwe instrumenty, żeby uderzyć w ład, w porządek, żeby destabilizować. Pamiętamy przecież kilkanaście lat temu, w jaki sposób były ataki hakerskie realizowane przez Kreml na przykładzie niepodległej Estonii. To spowodowało rewolucję w Estonii. Dzisiaj Estonia jest jednym z najbardziej zinformatyzowanych państw na świecie, ale przez pewien okres czasu, przez kilkanaście tygodni była całkowicie zdestabilizowana, kiedy ataki hakerskie de facto spowodowały paraliż państwa. Takie scenariusze są możliwe. Musimy się na to przygotowywać. Jestem przekonany, że służby pana ministra Mariusza Kamińskiego te wszystkie zagrożenia w sposób profesjonalny katalogują i będziemy na to przygotowani. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był Janusz Kowalski, minister aktywów państwowych. Zapraszam na program W Punkt. Dziękuję uprzejmie.